Kasjan wybrał najpiękniejsze szczupaki i popłynął do szafranki. Niemcy wszyscy czterej obiadowali, właśnie gospodyni żona i matka tej czeredy rudej wyszła obejrzeć ryby i spytała o cenę. Gościńca przyniosłem, ja jej nie kupował, a sobie ugotować nie mam gdzie. Daj mi pani cieplej, strawy zjeść, to i dosyć za fatygę będzie. A ty skąd? Nie tutejszy? Na flisach byłem, dostałem febry, partia mnie rzuciła. Z Filipowa idę wstyd do domu wracać z próżnymi rękami. Może co zarobię tutaj? Niemcy wszyscy słuchali przez otwarte okno. Coś poszwargotali i stary spytał: A kosić umiesz? A czy ja żydcy rulik, żebym kosić nie umiał? No, to wezmę cię do kosy na parę dni. A ile chcesz? Da pan dwa złote i strawę? Da. Idź do kuchni, zjedz i zaraz do roboty pójdziesz. A jak się nazywasz? Roman Kozar. Kto by zobaczył Kasjana przez te parę dni, to by go nie poznał. Pokorny, cichy, skromny, milczący, pracował pilnie, z roboty wracał ostatni, żadnych brewerii w kuchni nie wyprawiał, zaraz po wieczerzy szedł spać pod szopkę, z psami się zaprzyjaźnił, dla gospodyni był służny drwarą bal wodę nosił, robił za trzech, posłuszny był na skinienie. Kosił z synami Gojowego Ląki wśród lasu, znalazł jeszcze czas i do rzeki dobiec, ryby się postarać. I tak się wszystkim spodobał, że gdy po tygodniu prosił o zapłatę i uwolnienie, Gajowy dał mu pół rubla gratyfikacji i namawiał, żeby dłużej został. Ale Kasjan wiedział już wszystko, co mu było potrzeba, więc podziękował i po wieczerzy odszedł. Przeleżał w lozach do północy, a potem wrócili po cichutku, jak był zwykł to czynić co nocy, począł gwizdać piosenkę. Psy go poznały, przybiegły i poszły za nim do poddaszka przystający, gdzie na łańcuszku do słupa przychuty za nogę mieszkał ogromny puchacz. Niemiec go trzymał do polowania na jastrzębi i wrony. Okaz to był bardzo rzadki, także go motold i myśliwi, co do Lasicka przyjeżdżali, oglądali z ciekawością i Niemiec się nim bardzo szczycił. Ptak był drapieżny i złośliwy, rzucał się na ludzi, dziobał i bił skrzydłami. Kasian łańcuszek zerwał. I począł się ze straszydłem szamotać, ale pokaleczony świtkę są ściągnął, obmotał nią zdobycz i tak uniósł. Psy nie protestowały, owszem przeprowadziły w honorowej eskorcie do plawicy. Rano powstał sądny dzień w leśniczówce, gdy stratę spostrzeżono, ale nikomu nie przyszła kradzież na myśl. Myślano, że puchacz sam łańcuszek zerwał i uleciał. Słuchano go po lesie. Niemiec desperował, ale puchacz przepadł. Kilka dni tym była cała rodzina zajęta, gdy wydarzył się nowy, niesłychany wypadek. Nad rzeką ścięto trzy dęby. Niemcy znaleźli świeże pnie, skrzesane gałęzie, drzew, ani śladu. Naturalnie wszyscy cztery udali się na nocną oblawę, na zlodzieje, i następnej nocy. Zastali nad rzeką Kazjana, gdy najspokojniej w świecie spilowywał czwarty pień dębowy. Gdy osaczywszy go wypadli wszyscy czterej z i obstąpili ze strzelbami i okrzykiem wściekłości i triumfu, chłop roboty zaprzestał, wyprostował się i rzekł – no, co to nowego, niemiecka wojna, po nocy bieganie z fuzjami – Aha, to ty, takiś ptaszek, krzyknął stary. Żaden ja ptaszek, ale człowiek. I Kasian z najzimniejszą krwią wziął się na powrót do piły. Rzucili się na niego. Co ty tu robisz? Jak śmiesz, zludził? Nie widzicie, co robię? To w okulary. A śmiem, bo mi wasz graf pozwolił. Pozwolił? A gdzie kwit? Łżesz? Marsz! Żebym krat, to bym uciekł trzy kroki do rzeki. Nie wierzycie? Chodźmy do grafa. I owszem, jeszcze mnie ugości. My z nim znajomi. Chodźmy. Zabrał swe narzędzia, schował pod gałęzie, zapalił papierosa i był gotów. Niemcy stropieni byli tą pewnością i spokojem. Wzięli go między siebie i poprowadzili do leśniczówki. Ranek się tymczasem uczynił, więc po naradzie dwóch zostało w domu, dwóch udalo się z Kasjanem do Lasicka. Wsadzili go na wóz i powieźli, bo wiorst dziesięć było do stolicy motoldowego państwa. W drodze zaś turbowali się, czy grafa zastaną, bo rzadko bywał w biurze. No to co, poczekam, jeszcze mi siedem dębów potrzeba, nie będę się o każdy z wami użerał. Mówił Kasjan nie tracąc rezonu. Dwór w Lasicku był prawie miasteczkiem. Stosownie do wielkości fortuny, pałac stał opodal wśród cienistego parku, rzeka płynęła wśród wysokich brzegów. Ruch na wodzie i ziemi był żywy. Niemcy, że są zdobyczą wysiedli przed zarządem leśnym i weszli do dużej sali, gdzie pracowało z dziesiątek urzędników. Szczęśliwym trafem Motold był w domu i pomimo wczesnej pory już pracował w swoim gabinecie. Jeden z Niemców się zameldował i poszedł z raportem. Akazjan tymczasem gapił się przejęty uszanowaniem wobec takiej dekoracji funduszu. Po chwili Niemiec wrócił i zakomenderował. Marsz, pokażę się twoje lgarstwo. Drab wszedł do gabinetu. Motolt z biura spojrzał nań, bystro sekundę sobie przypomniał tę twarz, i wreszcie rzekł: Toś ty nie roman, ty ten coś to starowierom dokuczał. A co ja mam pierwszemu, lepszemu durniowi moje imię gadać? Dla Niemców ja roman, dla pana Kasjan. Nie dziw, że pan, wielki pan, kiedy u pana taka pamięć mocna. Ja myślał, że przypomnieć trzeba będzie, a pan tylko spojrzał i już wie. Ale nie wiem, po coś kradł moje dęby. Proszę pana, już jak Kazjan kradnie, to nie takie ryże woły go pojmu. Żeby ja kradł, to by ja tu nie był. Ja dęby wziął, bo mi pan wtedy pozwolił, powiedział pan. Jak myślisz, że ja co więcej mam jak ty, to sobie weź. Ja wziął trzy, jeszcze mi siedem trzeba. <noise> Na co ci potrzeba? Żydowi sprzedaleś? E, a teraz bogaty. U Czacharskiej panienki za komisarza jestem. Na diabłami dęby. U nas swoje są. Panienka by mi nie pożalowała. No więc po coś się brał? Kasjon za uchem się podrapał. Kiedy srom powiedzieć, niech ten ryży wyjdzie, to ja panu rzeknę. Na skinienie Motolda Niemiec wyszedł. Proszę pana, ja e, dziewce obiecał z szafranki dziesięć dębów, to i musiał dostać. Ja je panu potem odstawię, ale bestii pokażę, że dostał. Motol się uśmiechnął i spytał. Więc służysz w Czacharach? Panienka już tam mieszka. Ojoj, i mieszka i gospodaruje sławnie. Sama jest. A na co jej kto? Jeszcze mieszka przy Mlinie, ale na jesieni osobny dwór zalożymy. Dom postawim. A nie brak jej, nie bieda. Skąd bieda? Kiedy mlyn jest, to i chleb. Jak ta jagoda na kalinie tak wykreśniała w rwocie na, na słońcu. Oj, robocza i mądra i dobra. <noise> Już jak kasjan jej służy, to warta. Pana Wacława nie ma w Lugach. Dom, kazala panienka, wyporządzić musi, przyjedzie. Tymczasem panienka i tam dysponuje. Jakby wam jaki klopot czy niedostatek, to tu mi donieść, pamiętaj. Ja i bez pańskiego słowa gdzie indziej by nie poszedł. Ja wiem, że pan panienkę ratował i bronił i panu od nas krzywda się nigdy nie stanie, ani szkoda najmniejsza. Te dęby to inna sprawa, pan to i sam wie, że. Trafi się czasem taka baba, co jak kolka w bok, wlezie, nij jej dostać, nie się odczepić. No trzeba dogodzić. To może i panienka o tych dębach wie? Nie, wstydził się powiedzieć. Panienka na to rozumu nie ma. Zaraz by napadła, kradniesz. No więc, weź je sobie i zatrzymaj. Może wam się na nowe gospodarstwo zdadzą.